majóweczka. Przyjechałem na targ staroci, taki targ, gdzie są wystawki z Niemiec. Powiem wam, że jest tyle ludzi, że pół godziny jeździłem, żeby szukać miejsca parkingowego, ale mam nadzieję, że trafiłem do kopalni skarbów, więc oglądajcie do końca. Proszę bardzo, pierwszy karton z płytami. Halloween koncert. To są, nie wiem, maxi single czy całe albumy. Mato Bianco. Maxi. Może coś ciekawego się znajdzie. Sprawdzimy też stan. Udo. To było? Zobaczymy. A? Jakiś break dancing. Singielek. O. Singielek de look. Włożę na bok. Albo po niemiecku. Co to jest? Telefunken. Gdzie jest Nemo? Soniaczek. Te głodne sony. Też jakieś płyty pan ma, ale bardziej zaskakujący jest ten latający ptak. Powiem wam, że płyty jeszcze żadnej nie kupiłem, ale kupię coś innego, co wam pokażę w odcinku. Będziecie zaskoczeni totalnie. I nie są to buty, które wam za chwilę pokażę. Zobaczcie, jakie buty. Dla fanów Motorhead. 39 rozmiar. Kurczę, jakby były większe, już bym je kupił.
byś w glanach chodził. Ja bym chodził w glanach, tak. Ja bym. Moja żona mówi, żebym ich nie kupował, ale ja mówię, że jakby był mój rozmiar, bym je kupił. Ale zobaczcie, jaki piękny, złoto-różowy samochód. I nie jest to samochód Barbie. Soniaczek. Jaki piękny szarpik. W jakiej cenie ten szarp? W jakiej cenie ten szarpik? 200 zł pani ceni, ale piękny. Dajcie znać w komentarzu, czy warto byłoby go kupić. Sprzedane niepotrzebnie. Tu taki sprzęcior, zobaczcie. Stary zegarek. To nieraz się trafi, nie? Tak, ogólnie nawet patrząc tutaj to. Zobaczcie. Zabawka, która ma 150 lat. To jest kolekcjonerskie. Marklina, te filmy co kolejki. Niezły zabytek, naprawdę. Jakieś płyty też już mam. Może nie za dużo, ale są naprawdę dobre tytuły. Będziecie bardzo, myślę, że zaskoczeni. Idę na drugą część targowiska. Zobaczyć, czy tutaj coś nie znajdę jeszcze ciekawego, więc patrzcie, co jest w ogóle na tych stoiskach, bo są naprawdę niezłe skarby. Paweł, pisz co to będzie, powiedz co chcesz, czy kebab, czy schabowy, że ja kazałem. Ja dobył cię tego soniak, ale powiedz, a że nie ja mówiłem, kebaba. Nie? No, masz to, czekaj. To jest Technics. Płytki, a, ale to tylko CD-ki jakieś, ale sporo tego. Proszę bardzo, takie rzeczy można znaleźć. Ten weekend spędzam tylko na targach staroci, więc drugi dzień w poszukiwaniu czegoś wyjątkowego w kartonach ze śmieciami. Proszę bardzo, jaka dobra lektura. Oni wyrośli w wojsku. Jakaś propagandowa książeczka z 52 roku. Dużo fajnych, ale to nie jest.
Grawerka masz tutaj, takie śliskie. Są i Portugalia, i Meksyk, i Polska, i Niemcy, i Francja. Sam Rosendahl. Szarpika znalazłem. Zaraz wam pokażę. Dwa dni na targach staroci, takich może nie do końca targach staroci, ale takich bardziej flochmarkach, czyli takich targowiska, gdzie są przywożone rzeczy z Niemiec, z Holandii, z krajów Beneluxu, czasami ze Skandynawii. Przy tej pogodzie to nie ukrywam, że była dla mnie czysta przyjemność i to wstawanie rano, żeby być dość wcześnie i mieć możliwość większego wyboru. No cóż, czy się udało? Zaraz wszystko się okaże. Pierwsza rzecz, za 5 zł taki oto japoński winyl Techniku Records. Wydaje mi się, że to są gdzieś lata 70. Tu jest z tyłu jakiś karaoke series, ale wszędzie jest po japońsku i ta okładka spowodowała, że wydałem to 5 zł. Płyta w ogóle jest w stanie naprawdę takim rewelacyjnym. Bo tak jak wspominałem, okładka. Myślałem, że to są jakieś dźwięki może ze stadionów, z meczów rugby. Nie wiem co to jest, jeszcze to nie trafiło na gramofon, więc trudno mi powiedzieć co to jest. Próbowałem namierzyć to na Discogsie. Nie ma, w środku nie było wkładki, tylko tak sobie pozwolę pokazać wam. Tak wygląda ten krążek, wszędzie jest czcionka, litery, znaki japońskie, nie ma nic więcej. Okładka jest taka dość gruba, tekturowa, sugeruje mi to gdzieś wydawnictwo z lat 60. A dlaczego sugeruje mi to wydawnictwo gdzieś z okolic lat 60? Dlatego, że mam kilka płyt, wydań właśnie japońskich płyt winylowych z okresów takich właśnie do 70 roku życia i tam wówczas są te okładki bardzo takie grube, tekturowe, grube kartonowe można nawet powiedzieć. No i tak się sugeruje. Próbowałem po numerze znaleźć na Discogsie, nie ma. Po tej wytwórni Teihiku Records japońskiej też próbowałem znaleźć, ale jest tam tyle wydań, że
nie widziałem, nie mogłem namierzyć, muszę jeszcze nad tym posiedzieć. Płyta kosztowała 1500 jenów. Jak za 5 zł, no to za Japończyka, no kwestia co tam jest nagrane, ale piątaka nie żałowałem, więc jest to u mnie. To nie koniec Japonii w tym odcinku, więc oglądajcie do końca i pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, żeby kanał się rozwijał, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Kolejna rzecz, w tych kartonach grzebałem i wygrzebałem, ale już drożej, od pana, który znał się już na płytach, ale pierwsze wydanie angielskie Vertigo i Alchemy Dire Straits, 84 rok, na pięknym gatefoldzie. Tak to wygląda z tyłu. Płyta w stanie near mint. Przeglądałem na miejscu. Nie wierzyłem po prostu, że płyta, która ma prawie 40 lat, jest w stanie po prostu, że ktoś ją kupił i nie używał. Może nie wiedział, że to jest taki znakomity album. W kolekcji tego zespołu brakowało mi tego albumu. Tym bardziej się cieszę, że jest to pierwsze angielskie, brytyjskie tłoczenie. W takim stanie. Proszę bardzo, już nie będę wyciągał. Tak wygląda label, logo Vertigo. Bardzo fajnie zachowany egzemplarz. Zresztą kultowa firma Vertigo. Cieszę się, że ta płytka jest u mnie. Myślę, że może i nawet dziś ją sobie wieczorem z przyjemnością włączę i posłucham. Kolejna rzecz i to już jest ostatnia rzecz. Ale nie ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz z płyt, ale jeszcze coś dla Was mam. Ostatnia rzecz, tu jestem zaskoczony, że udało mi się to trafić. Już Wam mówię, to jest pierwsze tłoczenie niemieckie, 82 rok i proszę bardzo, wierzcie lub nie, tak, Iron Maiden, album The Number of the Beast, kultowy album, płyta zachowana w stanie też takim VG++ i plus, trochę przetarta ta okładka, koperta w środku, ale zachowana, oryginalna. Proszę bardzo, jak wygląda w środku, już Wam pokazuję. Tak wygląda z tej strony, a tak wygląda z tej strony ten album, więc naprawdę jestem zaskoczony, że coś takiego trafiłem. Oczywiście płyty nie były jeszcze myte. Za chwilę pewnie odpalę myjkę wieczorkiem, coś sobie włączę i oddam swoje winylowe dzieciaczki do kąpieli. Więc dużo było tych płyt, ale zdecydowałem się tylko kupić, tak jak widzieliście, 3 tytuły, 2 myślę, że to są takie bardzo solidne. No i ta płyta japońska za 5 zł, no to jest takie ryzyko. Albo coś będzie tam ciekawego, albo nieciekawego. Tak jak wspominałem wcześniej w tym odcinku, to muszę szczególnie zwrócić uwagę na Discogsie, albo gdzieś ją tak dobrze wyszukać. Na pewno jest płyta w stereo, bo teraz zobaczyłem na grzbiecie, że jest Teihiku stereo napisane, więc nie jest to płyta w mono. Teraz zaraz Wam pokażę, co kupiłem na rzecz tego, żeby kupić mniej płyt. A to jest właśnie przyczyna mniejszego zakupu płyt, ponieważ trafiłem na taki po serwisie w bardzo całkiem niezłym stanie zachowany linearny gramofon japoński Hitachi z 83 roku. Nie wiem, czy używacie linearnych gramofonów. Ja kiedyś kupiłem, ale okazał się popsuty, pomimo zapewnień, że będzie grał. Ten podobno ma grać, ponieważ sprzedający nawet dał mi telefon, bo się okazało, że też serwisuje gramofony. Z ciekawostek takich w tym gramofonie jest tu, moi drodzy, założona czarna wkładeczka ortofonu. Więc myślę, że
trochę się pobawię tym gramofonem, nie wiem czy dziś, ale na pewno jutro już go odpalę, stestuję, jeśli będzie wszystko z nim w porządku, trafia on na stan do radia Bemowo, ponieważ ten gramofon ma taką funkcję, że można sobie na płycie winylowej, tak jak na CD-ku, po prostu przesuwać utwory tą, może torami przesuwać po prostu z igłą i poszczególne utwory wybierać z płyty winylowej, tak jak jest to w przypadku płyty CD. Więc myślę, że najlepszym jego, dla niego miejscem to będzie Radio Bemowo, gdzie w każdy wtorek od 16 do 18 mam swoją audycję, na którą was już teraz serdecznie zapraszam. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Chyba zrozumiecie, że 250 zł kosztował mnie ten gramofon, więc wolałem wydać na gramofon, a nie kupować jakichś płyt, które może by zabierały tylko miejsce na moich półkach, a tak naprawdę szczerze, jak teraz byłem, to nie było dużo tytułów, które by mnie interesowały. Jak były, no to już miały ceny dość kosmiczne, a sami wiecie, ja nie lubię przepłacać, tak jak wy. Do następnego odcinka i pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, pa pa.